imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten niedzielny poranek 9 października pragnę Was serdecznie pozdrowić, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie z suwalskiej ziemi, z parafii ewangelickiej w Suwałkach. Dziś chcemy ten dzień rozpocząć wspólnie wsłuchując się w Boże Słowo zaczerpnięte z książeczki z Biblią na co dzień, a konkretnie z wyznaczonych na dzisiaj wersetów. Pierwszy to werset z 5 Księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału, 18 werset, zaś drugi to słowa apostoła Pawła z 1 listu do Tesaloniczan, z 2 rozdziału, 4 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Bóg powiedział do Mojżesza: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta. Jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, aby się nie podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Jako słowo refleksji książeczka podaje słowa Karola Bartha: Bóg nie obdarza nie powołując i nie powołuje nie obdarowując. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, z tych dwóch wersetów szczególnie dla mnie intrygujące są słowa apostoła Pawła zaczerpnięte z jego pierwszego listu do Tesaloniczan. Często gdzieś zatracamy to nasze poczucie powszechnego kapłaństwa i to, że uważamy siebie za wierzących ludzi, absolutnie już nam wystarczy. W zasadzie zdajemy z siebie te obowiązki głoszenia Słowa Bożego, niesienia Ewangelii, w zasadzie na innych ludzi. Robimy swoje, uważamy, że w ten sposób odpowiadamy na Bożą łaskę. Tymczasem apostoł Paweł widział to inaczej. Widzi to, że Bóg, który powołał jego i innych ludzi do tego, by głosili Ewangelię, za tym stawia tą misję wyjścia dalej, wyjścia do ludzi. Ale już apostoł Paweł, jak zauważamy w tym wersecie, widzi pewne zagrożenia i może stąd w pewien sposób i nasze zahamowania przed tym, by iść i głosić. Apostoł Paweł mówi o pewnym zagrożeniu, które wypływa z tego, że to, co będziemy mówić w imię Pana Boga, kiedy będziemy czerpać z Jego słów, z Jego nauczania, nie zawsze będzie się podobać ludziom. Będą tacy, którzy będą chcieli od nas, byśmy zmienili swoją narrację, swoje orędzie, a w zasadzie byśmy zmienili Ewangelię. A tymczasem Paweł tutaj nie pozostawia żadnego manewru, nie pozostawia żadnej przestrzeni do tego, by nad tym dywagować, ale mówi: chcemy czynić to, co mamy czynić, głosić Ewangelię, po to, by podobać się Bogu, który wcześniej już uznał nas za godnych, a który bada nasze serca. Dla nas, drodzy, niedziela jest czasem wytchnienia po tygodniu pracy, spełniania różnych obowiązków, po tygodniu nauki, kiedy pragniemy naładować siebie w pewien sposób na powrót energią, również tą pozyskaną z Bożego Słowa. Tymczasem wciąż u naszych sąsiadów giną ludzie, niszczone są domy, budowany jest strach. I to, co chyba jest tym najgorsze, kiedy słyszymy ludzi głoszących Ewangelię na jeźdźcy, ich własni duchowni nie mówią tego, co powinni czynić i mówić zgodnie z Bożym Słowem,
a mówią to, co podoba się ich ludziom. Mamy bardzo jasny, jaskrawy wręcz przykład tego, jak łatwo jest zagłuszyć głos serca i iść w niewłaściwą stronę. Zatem chcemy być tymi ludźmi, którzy może nie w takiej wielkiej skali, ale w tej swojej małej, tam gdzie żyjemy, tam gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, być tymi, którzy chcą nieść prawdziwą Ewangelię w świat. Taką, jaką przekazał nam Jezus Chrystus. Taką, która mówi o Bogu miłosiernym, który niesie nam pokój. Niech więc nasze życie, znów od dziś, będzie przepełnione wiarą, nadzieją, a także miłością do drugiego człowieka i do Boga. Niech nigdy nie zabraknie tych wszystkich elementów w nim, po to, byśmy mogli czuć, że spełniamy to, do czego wyznaczył nas Bóg, w czym zobaczył naszą godność. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi ten zasiew Bożego Słowa w naszych sercach. Życzę pięknej, przyjemnej niedzieli, radosnych, pełnych refleksji, nabożeństw i tego, by jak najlepiej spożytkować ten święty dzień, który jest nam dany. Zostańcie z Bogiem.